Cześć ziomeczki. Dzisiejsza dawka ćwiczeń, która taka, myślę, że rozmaici troszeczkę te nasze, wiecie, te pajączki. To będzie to. Uwaga, słuchajcie, paczajcie się. Dobra, ale teraz tak skupmy się na tym, bo tutaj mielibyśmy dźwięki ze skali, no tutaj właściwie można by powiedzieć gemiksolidyjskiej. Ale teraz dobra, nieważne jak ja, skupmy się na tym, jakie to mamy dźwięki, jak układ palców, bo on fajnie brzmi. Gdybyśmy zagrali taki pajączek tradycyjny, to niezbyt by to nam fajnie wychodziło, nie? A tu mamy już dźwięki ze skali, czyli na szóstej strunie, bo ja mam tu siódmą, na szóstej strunie dźwięk G, czyli G, A, B, czy tam H, G, A, H, C, D, E. G, A, H, później C. Gram najpierw cztery dźwięki, czyli próg na szóstej strunie 3, 5, 7, później na piątej 3 i wracam się. Czyli 3, 5, 7, 3, 7, 5, 3. I później jak już do tej trójki dochodzę, to wtedy jest 3, 5, 7, 3, 5, 7. Spróbujcie sobie teraz to badać. No. Tu właśnie musimy nabrać takie wprawy, że paluszki same śmigają. No i schemat jest dość prosty, bo czy to będzie taka skala, czy to będzie inna skala. Wszystko jedno, byleby grać, bo tutaj akurat mamy 6 dźwięków z tej skali. Na przykład jak się przesuniemy od progu 5 na 6 strunie, ten sam schemat, tylko mamy progi 5, 7, 8 i później na stronie 5, 5, 7, 8, no nie? Jest coś takiego. Leczymy power chordem 3-5-5 od dźwięku G. Coś mi nohal swędzi. Ale myślę, że mniej więcej tu łapiecie ten sposób, bo to jest teraz tak, waszym zadaniem byłoby to, żeby te dźwięki, czyli tu mielibyśmy ze skali ta gemiksolidyjska, no to byłaby, można powiedzieć, ta skala bez żadnych krzyżyków i bemoli, czyli G, A, H, C, D, E, F, G. To byłoby coś takiego, prawda? G, A, C, sorry, G, A, H, C, G, A, H, C, D, E, F, G, G, F, A, D, C, H, A, G. No i tu się poruszamy po całej podstronicy.
po całym gryfie. No i teraz wasze zadanie byłoby to, żeby na przykład teraz grać to nie na piątej, szóstej strunie, tylko na przykład na czwartej i piątej. No to już jest inna bajka, prawda? Znaczy, no to generalnie schematy są te same. Też się spotkamy z 3-5-7, 3-5-7, czy tam inny rozstaw, czy gdzie indziej, prawda? 5-7-9 załóżmy, czy coś innego. Drugi sposób to jest, bo tak, bo sam układ palców teraz jest dość istotny, nie? Bo jeden to jest właśnie ten, czyli na przykład na trzecim progu, albo czekajcie, zaczniemy od pierwszego, załóżmy. Tylko to nie będzie ta skala, ale dobra. Pierwszy palec na pierwszym progu, drugi palec na trzecim progu, to jest ważne, i czwarty palec na piątym, czyli taki schemat 1-3-5, który tam mieliśmy na pewno we wcześniejszych ćwiczeniach, nie? To jest ten schemat i on jest, to jest jeden z tych schematów, który się będzie pojawiał wszędzie na gryfie tutaj. Drugi schemat to jest ten schemat, co mamy 1-2-4, czyli pierwszym palcem, drugim i czwartym. Odpowiednio oczywiście progi, czy zachowujemy odstęp. 1-2, no i czwarty próg. Pierwszy próg, drugi próg, czwarty, no nie? Czy coś takiego. Dobra, to jest to. No i trzecia figura, tak to można nazwać, to jest 1-3-4. Czyli pierwszy próg na pierwszym progu, pierwszy palec na pierwszym progu, później trzeci palec na trzecim progu i czwarty na czwartym progu. Tutaj właśnie też trzymajmy się tego schematu, że ten palec faker, jakby on tutaj nie dotyka struny. Bo tak byłoby troszeczkę nienaturalnie dla palców. Oczywiście jak ktoś się nauczy i będzie śmigać, to będzie to ok, ale generalnie ja wszystkim mówię, żeby po prostu 1-3-4. Pierwszy palec na pierwszym, trzeci na trzecim, czwarty na czwartym. I teraz te trzy schematy, tylko te trzy schematy musicie sobie znaleźć na gryfie, wykorzystując tą skalę, no można powiedzieć skala tradycyjna C-dur, C, D, E, F, G, A, H, C, prawda? Czy tam, zależy jak używa B czy H. No i to właściwie tyle. I piszcie tam w komentarzach, jak wam to wychodzi, bo jestem bardzo ciekaw, a ćwiczenie naprawdę bardzo fajne. Jeszcze raz wam przegram sam ten schemat, na przykład na cienkich strunach, to byłoby coś takiego, uwaga, bo to ja nie wiem, czy to ja umiem, chyba nie umiem. Myślę, że to już wszystko czajcie, także do roboty, ziomeczki, do roboty, bo to już wrzesień się zaczął, więc jedziemy. To już, kurczę, to nie ma tak, że, prawda, sobie tam bimbamy, także gramy, nie śpimy. Krótca, pisk.